Cześć, z tej strony Szymon Moszny, Profi Fitness School, a ze mną jest Tomek Leśnikowski, też szkoleniowiec Profi Fitness School. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, w jaki sposób jeszcze efektywniej i jeszcze skuteczniej ćwiczyć klatkę piersiową, czy mięsień piersiowy większy. Problem z ćwiczeniem mięśnia piersiowego większego jest taki, że bardzo często ludzie, chcąc wycisnąć więcej ciężaru, kompensują ruch, wysuwając bark do przodu. Warto wiedzieć, że mięsień piersiowy większy biegnie sobie od kości ramiennej tutaj do trzech części, czyli biegnie do obojczyka, do mostka i do żeber i dalej biegnie do blaszki przedniej płaski mięśnia prostego brzucha. Jeśli wykonujesz wyciskanie, bardzo często jest tak, że całe ciało, co jest nieprawidłowym wzorcem, dąży do takiego zamknięcia się i wykonania ruchu w ten sposób. Czyli oprócz mięśnia piersiowego większego, mocno pracujecie też przednią i środkową częścią mięśnia naramiennego, ale pracujecie też mięśniami, które wysuwają bark do przodu. Między innymi mięśniem piersiowym mniejszym, którego funkcja nie jest w ogóle istotna w kulturystyce. Teraz, żeby wykonać dobrze ćwiczenia na klatkę piersiową, trzeba zawsze wykonywać je w taki sposób, żeby klatka piersiowa była wypięta do przodu, a łopatki ściągnięte. Dzięki temu na dzień dobry ustawiacie bark w taki sposób, że cały ruch jest prowadzony lepiej. Teraz to, o czym trzeba pamiętać, to że przy większości ćwiczeń na mięśnie piersiowe większe trzeba stabilizować łopatkę. Czyli trzeba łopatkę zbliżyć do kręgosłupa i w dół w taki sposób, żeby jakby przeciwdziałać temu mechanicznemu wysuwaniu się barku do przodu. Dobrym sposobem, żeby zrozumieć, w jaki sposób należy trzymać barki przy wszystkich ćwiczeniach na mięśnie piersiowe większe, będzie wykonywanie rozpiętek leżąc na ziemi. To jest takie ćwiczenie, które umożliwia Wam lepsze czucie ciała z tego względu, że jeśli położycie plecy na podłożu, to będziecie od razu dostawali od niego konkretną informację, w jaki sposób trzymacie łopatkę, w jaki sposób trzymacie plecy, kręgosłup lędziowy, pośladki itd., itd. Więc dzięki położeniu się na ziemi będziecie w łatwiejszy sposób w stanie wypiąć klatkę piersiową, ściągnąć łopatki i utrzymywać taką pozycję w czasie trwania całego ćwiczenia. Połóż się na ziemi, proszę. To, co teraz należy zrobić, to przede wszystkim ustabilizować barki. Czyli zbliżacie łopatki do kręgosłupa i w dół. Jednocześnie wypinacie klatkę piersiową, dokładnie tak, jak zrobił to Tomek. Oczywiście to ćwiczenie warto jest wykonywać przy zgiętych kolanach, ale ze względu na to, że nie mamy jak ustawić aparatu, będziemy trzymać nogi w tym momencie prosto. I teraz klatka piersiowa jest wypięta, mocno ściągasz łopatki w dół, teraz łokcie leciutko zginasz, napnij klatkę i teraz cały czas wypychając klatkę do góry, postaraj się bardzo powoli zbliżyć dłonie do siebie. O właśnie. Co ułatwia to wykonanie ruchu, taka pozycja? Zdecydowanie. I lecisz powolutku w dół, klatka cały czas idzie do przodu. To co jeszcze musicie zrobić, żeby jeszcze lepiej zaangażować mięsień piersiowy większy do pracy, ćwicz, to jest takie skupianie się tylko i wyłącznie na samym mięśniu. Czyli nie jako wykonania ruchu jako takiego, tylko starać się wyobrazić sobie, jak ten przyczep zbliża się do tego mięśnia. Jak mięsień z tej strony zbliża się do tej strony i stara się skrócić swoją długość. A to, że ramiona pójdą do góry, niech to już będzie takim miłym dodatkiem do ćwiczenia. Czyli mocno skracasz piersiowy, hop, zatrzymaj na chwilę i powoli odprowadzasz. Cały czas trzymasz łopatki na ławce, na ziemi. To tylko jeden z wielu detali, które omawiamy na szkoleniach zaawansowanego treningu siłowego, więc jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób ćwiczyć swoje ciało skutecznie, zapraszam na szkolenie. Link znajdziesz poniżej tego filmiku. Do zobaczenia.